Spotkaliśmy się z naszymi bohaterami. Skończyło się orgią. Nie wszystkich. Orgiełę. No, niektórzy skończyli żygając krwią. Że rodzice mówili, że mogliby się przyłączyć. No dobra. Od czego byśmy tu dzisiaj chcieli zacząć, jak myślicie? Od Colina, który biegnie po Andiego, żeby mogła go zjeść. Uważam to za bardzo fajny motyw. Nie, w zasadzie to możemy, ponieważ wam tak przerwaliśmy ostatnio w połowie sceny. Wolałbym, żebyś zaczął od ludzi nas z tym. No to i dlatego właśnie zacznę od ciebie, Felu. O, ty chamie. I od Seliny. Żygam. Tak, Selina, znaczy wy wyciągnąłeś ją z samochodu, ona zwinięta w żyga pod siebie. Krwią. Zamierzasz... A w sumie wzięłam tylko nieduży łyk, więc to tak... Co zamierzasz zrobić? Na Arszegiku też nie musisz brać dużo, żeby się zatruł. Rozwiązał się, spanikowany. Chcę rzucić na Holdsteady. Dzieje się dosyć skali. Najpierw, zanim rzucisz na Holdsteady, co chcesz zrobić? Ogólnie tam sprawdzam, czy nic jej nie jest. Rzucanie po to, żeby rzucać, to wiesz. Nic jej nie jest. Wywiotuje krwią. To nie jest, wywiotuje krwią. Praś mi tętno. Jezu, dzwoń do ojca, cokolwiek, no fel. Tak, właśnie, dzwoń do ojca. I teraz co? Możesz rzucić na Holdsteady. Jakie rzucanie, żeby rzucać? To jest bardzo sensowna sytuacja, żeby rzucać. Nie, ale ja najpierw muszę wiedzieć, co zamierzasz zrobić, a dopiero potem mogę ci powiedzieć, jaki rzut do tego, Bo... Jeżeli po prostu rzucisz i ci nie wyjdzie, to nie wiem, jakie są tego konsekwencje. Ty rozpłaczy i będziesz siedział w miejscu. Nie, a teraz na przykład mogę powiedzieć, że wyjmujesz z pani telefon, ręce ci się tak trzęsą, że upada ci na asfalt i się rozbija na kawałki. Raczej po prostu. To był iPhone. Raczej tak, się nie rozbijają za bardzo, ale po prostu może na przykład mu tak fajnie. Zapomniał, jaki ma pin, albo jaki jest ten wzorek. Taka fajna siateczka na tym. Znaczy, ogólnie ci upada, bateria wypadła, zwala się siateczka na ekranie. Jestem zbyt zpanikowany, żeby pomyśleć o telefonie Seliny. Pewnie ma. Więc jedyną myślą, która wchodzi mi do głowy... Nie mam przecież, rozmokł. Tak, przemógł jej w telefon. A. I widzisz, dlaczego chcę, żebyś najpierw powiedział, co robisz, a dopiero potem rzucał, a nie odwrotnie? W takim razie spanikowany rozglądam się, bo jedną myślą, która przychodzi mi do głowy, jest to, że trzeba ją nakarmić normalną krwią. Okej. Okay. Nie obchodzi mnie teraz, czy to będzie jakiś, wiesz... Na imię Diego. Jesteśmy w jakimś parku, rozglądam się, czy nie ma standardowo jakichś bezdomnych czy czegoś. Ale my daleko odjechaliśmy, bo mieliśmy tylko pójść do samochodu przed jakim parku? Domem. Mi się to wydawało, że wy jesteście najwyżej kilkadziesiąt metrów od domu, odjechaliście... My się wydawało, że odjechaliśmy po prostu i zatrzymaliśmy odjechaliście się gdzieś, trochę i gdzieś się w lesie zatrzymaliście, z tego co ja pamiętam. Tak, ale nie, czekaj, daleko. Bo ja chciałam, żebyś mnie wiózł do wampirów, nie? Ty mówiłeś nie i wtedy wpadłem na pomysł, żebym ja ciebie wypiła. W którą stronę? Mogliśmy jechać w stronę domu, bo ja chciałam, żebyś mnie odwiózł do domu. No. Na części jakieś bardziej ustronne miejsce, ale ogólnie rozglądam się naokoło, czy widzę kogoś. No nie, to ustronne miejsce. Zawsze możesz wrócić do tej. No właśnie. Zobaczysz orgię. Tak sam panikować, tak... mówię, że poczekaj tu na mnie, tak spanikowanym głosem i... biegnę w kierunku tego. Cokolwiek biegnę w kierunku imprezy, ale jeśli kogokolwiek zobaczę po drodze, to po prostu postaram się go ogłuszyć. Mam taki pomysł, przecież nasze auto nie jest zepsute. On jest spanikowany w tym momencie. A to co ja robię, jak już wymiotuję całą krew, którą miałam? Czujesz się tak słaba, że w zasadzie możesz tylko leżeć i walczyć o utrzymanie przytomności.
To wdrapuję się do samochodu, żeby... Dam radę? Albo się opieram o drzwi, coś takiego. Żeby nie leżeć rozjebana na środku. Okej. Okay. Dobra, Paulin, ty gdzie biegniesz? Jedyną myślą, jak kłacze mi się będzie w głowie, jest impreza, dużo ludzi. Aha. Więc znajdzie się ktoś, kogo będzie można tutaj przyprowadzić. Najlepiej jakby zaraz Robin albo... Leile. Przepraszam. Ale ogólnie nada się każdy. To będzie ogólnie nawet jak po drodze kogoś zobaczę, to wiesz. Przykro mi. Konieczność. Biznes jest biznes. Tak. No dobra. No to odbiegasz trochę od samochodu, biegniesz ogólnie w kierunku tej hacjendy Summer. I widzisz, że wiesz, tak, droga cały czas, tak, droga idzie po łuku i widzisz, że tak jakby za zakrętem, za drzewami znika ci jakaś sylwetka. Nie za drzwiami? Co? No wiesz, no tak za zakrętem niejako. Myślę sobie, że człowiek. Biegnę za nim. Tak, człowiek. Bo jest sylwetka, nie mówisz, że jakoś wygląda dziwnie czy coś. No nie, nie wygląda, czy nie zauważyłeś, żeby zauważyć, że wygląda dziwnie. Jak przyspieszasz, dobiegasz, żeby się do niego zbliżyć, no i nagle stajesz twarzą w twarz z... Znowu to białe gówno? Tak. Myślałam, że to jest wykołaczona Leila, ale... Zastach, nie mam na to teraz czasu. Ain't nobody got time for that. Tak, ain't nobody got time for that. Biegniesz dalej. Krzycząc po prostu wymijam to i... I dostaję no, potem cios w brzuch. To chujostwo. To nie wiesz, typowy prosto w sprzęt, że tracisz oddech, zginasz się, lądujesz na kolanach. Zaczynam być odrobinkę wściekły. Ktoś mi tutaj powstrzymuje przed pomocą siostrze. Chcę się odwinąć na to gówno. Tak jak ostatnim razem. Albo możesz rzucić na ucieczkę, ale cóż. Dobra. 9. Ojej. Dobra, no to wybieraj. Dajesz im stringa? Czy jemu stringa? Tak, daj jemu stringa. Okej, no to zbierasz się w sobie, przywalasz tej istocie. Wydaje się, znaczy trochę ją odsunęło o parę kroków, wydaje się bardziej zaskoczona, żeby coś jej się stało rzeczywiście. Znowu ten bardziej w co ostatnio. No na tyle chcę ją, ten, żeby usunąć ją z drogi. Mhm. Pobiec dalej. Wystarczyło. Mówiłem, się wydaje, że jest bardziej na ucieczkę niż na lash out. Może i nie rozumie się na wolatela rzuca, więc to się różnica. Może być równie dobrze na ucieczkę i discourage person derget za stringon i wyjdzie o to samo. No, dobra. No dobra, no to powoli zbliżasz się do tego... domu. On jest taki, wiesz, ogólnie trochę na uboczu, bo są bogaci, co sobie mogli kupić ziemię z dala od normalnych ludzi. Tak. Z dala od plebsu. No i widzisz, że w tej chwili cały ten dom jest otoczony przez więcej takich istot. No
Więcej niż jedno takie gówno? Tak, które na dodatek chronią... Wyglądają tak, jakby obstawiły cały dom tak, żeby nikt nie mógł się zbliżyć. Niewiele myśląc, ryczę wściekle i rzucam się po prostu, żeby się przedrzeć przez te... No. Ogólnie... Naprawdę chcesz z nimi walczyć? Tak, ogólnie no jestem sobie... No to wściekłością. Wybierz już sobie nowego skina, Fel. No musi sobie swoją najpierw musiała być możliwość, żeby mnie zabić, Aiden. On musi ratować swoją imo przecież. Oj, w końcu spotkasz coś, co cię może zabić, to się zdziwi. Poza tym jest kwestia taka, że Fel może wiedzieć, że nie warto z nim walczyć, ale jego postać raz spanikowana, a nawet jeżeli nie spanikowana, to wściekła i chce ratować swoją siostrę. Bo ty już, Aiden, rozkminiasz, co jest najlepszym wyjściem dla postaci. Nie, po prostu mam, że jest głupia, ale okej. Nie jesteś głupia. To do niczego nie doprowadzi, ale okej. Bo potem będziesz musiał się przedzielać z powrotem, więc nawet to strasznie dużo czasu zajmie. No, o to mi bardziej chodzi, że to nic nie osiągniesz. Ale nie widzę nikogo innego w okolicy, nie? A jakieś domy naprzeciwko? Nie, ja robię to, co powiedziałem. Dobra. Czymś w rodzaju okrzyku bojowego? Raczej takiego wściekłego. Tak. Rzecie z mojej drogi, moja siostra umiera, coś w tym stylu nic. Pierdalać. No dobra, jakieś 3 minuty, których nie do końca pamiętasz? Później... W kawałkach leżę? Nie w kawałkach. Leżę po prostu na ziemi. Hmm? Jesteś w miarę cały. Kilka istot tak po prostu stoi nad tobą i się przygląda. Okej. Okay. I jest to tym bardziej przerażające, że są w całkowitym bezruchu. Ej, mówię, nie tłuczę się z materiałami na SCP i tyle. Oj tam. No to są materiały na SCP, wybacz kochanie. Staram się. Ten toaletę zarówno. O, teraz poszła. Myślę, że moja postać straci przytomność w tej sytuacji. Nie bardzo. Stracę przytomność. Stracę przytomność, tak. Ze strachu? Ja się nie wiem, czy czuję się jakiś pobijany, coś w tym stylu? Znaczy, wiesz co? Masz jednego harma. Znaczy, masz dwa harmy. A w jakim stanie jest moje ciało teraz? Tak leży, powoli się... Wszystkie części ciała są we właściwym miejscu. Okej. Okay. Wiesz, może po prostu zbyt duże emocji w zbyt krótkim czasie. Nie, wiesz co? Tylko tak powoli stwierdzasz, że... nie leżysz na chodniku, tylko na mchu. Nie wiem, jak to kurestwo wyniosło. Zaraz mam dwie możliwości, albo Runaway, albo Gaze into the Abyss. W takiej sytuacji. Wiesz co, mrugnąłeś i jak otwierasz znowu oczy, to już ich nie ma. OP. W każdym razie staram się podnieść, potrząsając głową. Sprawdzam, czy rzeczywiście wszystkie części ciała mam całe i czy lewa ręka to lewa ręka w dalszym ciągu, a nie prawa. Tak, nie, ogólnie rzecz biorąc, nawet ci bardzo krzywdy nie zrobiły, ogólnie rzecz biorąc bardziej w czasie tego twojego, znaczy, masz wspomnienia, że walczyłeś z nimi przez moment i wydaje ci się, że bardziej sam sobie zrobiłeś krzywdę, próbując z nimi walczyć, niż żeby one rzeczywiście cię atakowały. Aha, a gdzie jestem w tym momencie? Rozglądam się. W środku jakiegoś lasu. Kurwa, tam mi dużo mówi w okolicach Alaski. Mruczę do siebie pod nosem, bo ona około drzewa. Tak. Co więcej, o ile ogólnie rzecz biorąc okoliczne lasy w miarę znasz, aha, bo tam od dziecka biegałeś, bawiłeś się, nie? O tyle nie rozpoznajesz w ogóle tego miejsca. Czy las jest słowity we mgle? Na hold steady. Tak, no i oczywiście taka... Jest wieczór, ogólnie rzecz biorąc niedługo będzie się ściemniało i taka mgiełka się unosi. Ogólnie radość, nie? Tak. Będzie głośno. Znowu mam procedi w tym. Ogólnie chcę się dowiedzieć czegoś o sytuacji. Nie poznaję tego miejsca w ogóle. Nie? Ale się okazało, że jesteś w sąsiednim stanie. Nie no, w sąsiednim stanie w Kanadzie. Tak, w Kanadzie wylądował. Życzę po kolei imiona, wiesz, osób, które znam. Serena, Robin, Leila i w ogóle. Tata, mamę. Jak najgłośniej.
Taki Dorwal do niego. Somebody's here? Coś w tym stylu. Somebody's there? Odpowiada ci nienaturalna cisza. Kurwa, nawet echa nie ma? No. Jak kurwa się znalazłem. Dobra, i zostawmy cię tam. Okay. Jesteś okrutny, proszę gościa, ale... Słyszaj, ten tak coś robi, nie wbiegaj w grono niebezpiecznych istot. No, okej. Okay. Aiden to cienka... Cokolwiek zrobić? Cienka pyta... Pobiły cię i w ogóle, i w sumie nic nie osiągnąłeś, ale... Ale mnie nie pobiły. Tam się pobiłeś, jeszcze lepiej. Mówiłem, Aiden, gaza zachowawczo. Dobra, teraz... Kto tam ma znaczy, swoją... Ja dobra, Andy! No właśnie, chciałem powiedzieć. Budzisz się. Słońce chyli się ku zachodowi. Jesteś w jakiejś sypialni, w której jest strasznie duże łóżko. O Jezus Mary. Sypialnia rodziców. Koło cię, oczywiście, że tak. Koło ciebie leży na gadiana i przygląda ci się. Aha. Za nim lekkim dziwnym uśmiechem. Jak widzisz, że się obudziłeś, no. Mówi do ciebie... Czekaj, jak ona to może powiedzieć? A nie, po prostu. Jak już ci mówiłem na poprzedniej sesji, to znaczy... No to teraz, skoro już to zrobiliśmy, to będziemy razem na zawsze, prawda? To ci było potrzebne, nieśmiertelna dziewczyno. Ona nie jest nieśmiertelna. Ty sobie wziąłeś, że nie umierasz, a tak czy inaczej, ona jeszcze żyje. A co do tego, co mówi, to... Andy się trochę ten... Trochę uśmiecha i mówi, ale zdajesz sobie sprawę, że to nie tak działa. Jak smów ci odpalił, nie? Właśnie, że sobie przypomnę dokładnie. Bla, 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 no powiedziała w tej chwili coś o miłości i odpowiedzialności i tak dalej. Tak. I w tej chwili dostaje odpowiedź, nie gotowy, żeby dorosnąć. Dorosnąć. To raz. I druga część mojego seksu... Oj, kurde. Moment, tam było coś o śmianiu się. Jeśli żadna ze stron, jeśli no, żadna ze stron się nie śmiała, to wchodzę w swojego darkest selfa. Ja się właśnie zaśmiałem, ale jej chyba nie jest do śmiechu. Nie, jest i w trakcie też jej nie było. Ani przed, ani w trakcie, ani po. Tak. No ale w każdym razie, no to tak, odpala mi się też Darkest Cell. No. A to peszek. Wreszcie. Jego, ty masz Darkest Cellfa? Zabawnego. Tak, jeszcze więcej heheszków. Jesteś samotny, nikt by nie zwraca na ciebie uwagi, jeśli... byś ich nie rozśmieszał, albo z nimi nie spał. Szalej z szybkimi, tanimi żarcikami. No. I ogółem zero zahamowań przed takim ten. I opuszczam sobie Darkest Selfa, kiedy ktoś mi zademonstruje, że chce mnie dla mnie. Albo... wykręci numer bardziej skomplikowany niż taki, jak ty jesteś w tej chwili w stanie. Tak, ogółem, że wiesz, że to on będzie miał. Jokes on me. Tak. No proszę. A więc, ale no ogółem, rzecz biorąc to, co powiedział... Tak. Tak, już powiedziałem, co powiedziałem. Tak nie działa i się to... Zaśmiałem lekko. Haha. Tak wiesz, tak. Może nawet lekko je pewnie. Tak. Oczywiście, że to tak działa. Ja cię kocham, ty mnie kochasz. Ach, Diana. Tak wiesz, wstaję, siadam na tym łóżku.
No. Powiedz, co, że masz ją gdzieś. No właśnie, chciałem powiedzieć, że tylko wiesz, że to nie jest miłość. Okej. Okay. Jak to mówisz, to jej zrzedła mina i szybko złapała jakieś, przynajmniej część swoich ubrań i uciekła. No właśnie. Właśnie o tym mówię. Też się ubieram. Domyślam, że nie byłem. I zaczynam zastanawiać, co się w ogóle stało. Bo z tego co pamiętam, na tej imprezie nie było takiej ilości alkoholu. Tak. To prawie wcale nie było alkoholu. No więc właśnie. Więc to jakieś piwo bezglutenowe z sorgo. O Jezu. No tak się jadzie, co się kurde stało? Bo wszystko fajnie, wszystko przyjemnie. Ale Diana to teraz najmniejsze z moich zmartwień. No dobra. Znaczy, wiesz co? Tak sobie mówię, ale z drugiej strony właśnie... Wiesz, troszeczkę... przykro. A zresztą potem może to... powiem dokładnie co. Ale póki co się ubieram i wychodzę z pokoju. No, nawet wiesz, nie sprzątam po sobie. Okej. Okay. Dobra, jak wychodzisz na ogródek, gdzie główna część imprezy się działa, to widzisz, że większość osób po prostu śpi. Czasem wtuleni w siebie, czasami oddzielnie. Wszyscy są ubrani, grzeczni, kulturalni. Nie ma w tym nawet nic specjalnie erotycznego. A, jest jeden wyjątek. Vince leży z wypiętą gołą dupą. W wyjątkowo niewygodnej pozycji. Robię mu zdjęcie i zakładam nowy folder. Tak podejrzewam. Składam też tamto wcześniejsze zdjęcie. Rozumiem, że nie całowały go w nią dziewczyny. O Jezus Maria. Vince, ja myślę, że to jest ten moment, kiedy powoli zaczynasz się budzić. Dochodzić do siebie. O Jezu, no więc nie znałem cię od tej strony. A nie, moment, znałem. Bird. Ja ciebie też i wyglądasz gorzej. Moja głowa i tak próbuję się... Co się... I tak, wiesz, co się i tak ogarniam się. Ubrania, znaczy nie wiem, spodnie gdzieś mam w podbliżu, żeby je po prostu założyć z powrotem. Tak, bo spodnie. Na kolan, takie wiesz, rozciągnięte do kolan miałeś. Aha, mogę być tak, że jego spodnie trzymam ja? Nie. Nie, i rzucam je gdzieś tam i za okno. Nie, miał po prostu ściągnięte tak do kolan. A już chciałem zacząć z tymi... To tak, wiesz, wciągam. Ciliwoskami. I tak patrzę na niego, tak jedno oko przymrożone. Co tu się... Chwila. Czy to był telefon w twojej łapie? To nie. A? Wcale. Znaczy, no nie, no pewnie, że ja. Tak, jeszcze nie do końca go nie tak podchodzę bliżej, kładę mu jedną rękę na ramieniu. Andy, mój słodziaczku i przyjacielu, ty się naprawdę dobrze zastanów, ty chcesz mnie znać jako przyjaciela, czy jako wroga. A poza tym, co tu się kurwa dobra, stało? I w tym momencie słyszycie tak trochę bardziej z głębi ogródka okrzyk wściekłości. Andy! To wszystko twoja wina! Summer. Wygląda jeszcze na bardzo zaspaną i tylko do połowy kontaktującą. I powoli idzie w waszym kierunku, to lekko się zataczając, ale wyraźnie do przodu pchają wściekłość na Andy'ego. Jest ubrana? Tak. Mówię, wszyscy są ubrani kulturalnie i w ogóle. Okej. Okay. To tak patrzę nie na nią, patrzę... Nie wiem, banda demonów. Patrzę na niego. Co ty kurwa dodałeś do tych wegeburgerów? Ja nic. Gówno prawda nic nie dodałeś. Dodałeś środka nasennego. To tak bardzo w twoim stylu. To było tylko 100% wołowiny. Żadnego środka na... 100% czego? Ops. Nienawidzę cię. Mi się zaczęła płakać. Weź jej, czy dobre były. Weź jej, czy smakowało.
O Jezus Maria. Czy ty już... Nie. Ja zastanawiam się, czy teraz po prostu nie... Wiesz, jeszcze z nie do końca zapiętymi spróbujemy pchnąć Vincenta i po prostu gdzieś, wiesz, wybić stąd. Bo impreza jeszcze skończyła. Tak, stanowczo impreza się skończyła. Ludzie zaczynają się budzić, co się w ogóle stało. Tak, pociesz się, Vin. Nie trzeba mi tego mówić dwa razy, Andy, wypierdalaj. Znaczy wiesz, ale ja cię tak, jeszcze je zapięte spodnie w dół, ciebie do przodu i wybiegam. Co? Nie, ja już zdążyłem spodnie założyć. Ja bym chciał przypomnieć, jaką kondycję ma w tym momencie na sobie Andy. Do ostatniej sesji. Tak, znaczy no, więc... co? Ale równocześnie jest Darkest Self. W tym momencie takie kondycje na niego nie działają. Tak. Więc jestem gotów to sobie wyobrazić, że po prostu łapie ze spodnie Vince'a siłą i ściąga w dół, pcha go w kierunku Summer i ucieka. Moment, on nie wchodzi w Darkest Self, a nikt go nie kocha i w ogóle? Nie. No. On wchodzi, w tym momencie Sex Move aktywował mu Darkest Self. A tak. Sex Move aktywował Darkest Selfa. Tak, ja mam warunek na Sex Move, który jak nie jest spełniony, to dostaję Darkest Selfa. A. Ja właśnie słyszałem, że sam Darkest Self to tak średnio miał okazję się aktywować. Nie no. Ale ogółem tak, że Darkest Selfa dostaję wtedy, kiedy ludzie przestają na mnie zwracać uwagę i czuję się samotny. Właśnie dlatego się dziwiłem, ale dobra, jak ci Sex Move aktywował, to spoko. No. No więc właśnie. No. I ogółem gdzieś tam wybiegam. Może nawet nie w stronę drzwi, tylko bardziej ogrodu. Ogółem wybywam z tego pomieszczenia. Dobra. Robin. Jest. Słucham. Budzisz się. Budzę się. Tak. Kaka? Jesteś naga. Dlatego jesteś wtulona w coś pierzastego. Znaczy futrzastego. I ciepłego bardzo. Okej. Do tego widzisz swoje ubrania ułożone w taką ładną kosteczkę obok na trawie. Okej. Okay. W czasie orgii. Ładnie. Najpierw wyprasuję. Nie, zauważ, że tutaj coś osoby były za bardzo ten. Chyba że ja to inaczej odbieram. Ogólnie za czysto było i za. Czy ja się domyślam, kto za to odpowiada i Fel pewnie tak samo. No i? Okej, okay, zgaduję, wtulona wilkołak. Tak. No nie wiem, no mogę zacząć wrzeszczeć. Chyba mam prawo zacząć wrzeszczeć. Znaczy, że jesteś wtulona w wielkiego wilka. No mówię, mam prawo zacząć wrzeszczeć. Obudziły cię ogólnie jakieś głosy z ogródka. Niedaleko nawet dość. Ale jesteś ukryta w jakichś krzakach. Jesteś pewna, że chcesz zacząć wrzeszczeć? Wilkołak! Wiedziałaś, że Leila to wilkołak. Właśnie. Tak, ale i tak. No, dobra, nie. Dobra, a chcesz naprawdę będąc naga zacząć wrzeszczeć? Ach, jak słyszysz głosy gdzieś w pobliżu? Kiedy dobra, to nie śpi? Wiem. Dobra, chował się. Wilkołak śpi. Raczej mam ochotę wrzeszczeć trochę, ale... No mimo wszystko nie widziałem, pierwszy raz widzę wilkołaka, nie? Znaczy, bo możesz po prostu powstrzymywać wrzask i zacząć cicho piszczeć. Czy to nie jest dowód na to, że seks był? Dokładnie. Bo wilkołakowi się aktywuje forma wrzask po tym jak się ten... Tak. No to... I co, Fel? Miałeś jakieś wątpliwości co do tego? Le drama lama. Ja upewniam się po prostu. Drama lama. Tak, czujesz, że... Znaczy, odsuwasz się trochę, starając zasłaniać sobie ręką usta. I bardzo starasz się nie krzyczeć. W tym momencie widzisz, że wilk się zaczyna poruszać. Bip! Unosi na ciebie głowę. Znaczy jak patrzy w twoim kierunku zaspanym wzrokiem. Po czym nagle zrywa się na równe nogi i gdzieś ucieka. Okej. Okay. Przesadzając jednym potężnym susem, przesadzając ogrodzenie. Okej. Okay. Mniej więcej jak pies Fela. Okay. Może masz wilkołaka gdzieś tam w budzie i nawet nie wiesz. Tak. No może. Który nawet zabite dechami dwumetrowe ogrodzenia potrafi przejść. Dobra, to ja się, nie wiem, usiłuję w takim razie, nie wiem, chwilę jakoś tak siedzę, staraj się ochłonąć, a potem jakoś ubrać. Może tak, żeby jakiś ktoś się usłyszał. Oby.
Myślę, że w tym wypadku może ci się to udać. Uf. Nie róbmy ci więcej problemów niż już masz. Ojej. So sweet. No dobra, co robisz dalej? No nie, wychylam się jakoś, rozejrzeć się, co tam się dzieje. Ludzie ogólnie tacy wydają się lekko zaspani. Vince w tym momencie leży na Summer z spuszczonymi spodniami. No bez jaj, że nie miałem chwili, żeby je z powrotem wciągnąć i krzyczeć. Wiesz, ona się w tym samym momencie obudziła, jak zacząłeś dyskutować z Endym, tak? No właśnie. To jest wygodnie ułożona chronologia, żeby było zabawniej. I kto, tak. kto tu jest zachowawczy? Dokładnie. Nadal jesteś zachowawczy, Ruda, Mendo i Butsu. No. Tak. Więc, Vince, co robisz? No to jak najszybciej wciągam spodnie i przepraszam, zabiję tego Endiego. Nie wiem, jak chcesz go trzymać, to ja mogę bić, albo jak go trzymam, ty go będziesz. Ja tak patrzę jako Vincenta i staram się trochę zniknąć. Tak, ogólnie rzecz biorąc, wszyscy uczestnicy imprezy tam się zaczynają dochodzić do siebie, ale wyglądają na nie do końca przytomnych. Ile ciąż będzie po tej imprezie? O Jezu. O Jezu. Dobrze, że mi podrzuciliście ten pomysł. Myślałam, że o to chodzi. Dobrze, what now? Kurde. Niech mi się to w końcu załaduje, bo coś mi się nie... To dokładnie działa. Niech sobie jeden z kim załadował. No well. Ciekawe jak Andy na to zareaguje. Tam jeszcze był. W sensie, to by tu jeszcze jakieś głupie ten wykręcić. Dobra, to ty sobie myśl. A tymczasem Serena, jeszcze odzyskujesz przytomność, nawet nie jesteś pewna, kiedy ją straciłaś. No rozglądam się, jestem tam, gdzie byłam? Nie, jesteś gdzieś w mroku. Jak ale... z moim ciałem mogę się ruszać w ogóle fizyczność? Nie bardzo, nadal czujesz się bardzo słaba. Słyszysz gdzieś obok siebie głosy, wyczuwasz obecność innych osób, czy może raczej istot? O ja, uratowali mnie? Nie. To próbuję coś pojękiwać, żeby ktoś może nie zwrócił na mnie uwagę. Okej. No dobra. Ogólnie rzecz biorąc, słyszysz coś takiego. Ojcze. Musimy ją uratować. Jeżeli nie dostanie natychmiast świeżej krwi, to nie wiem, ile czasu jeszcze wytrzyma. No co drugi głos odpowiada, znany ci zresztą. Tak trochę burkliwie. To rozwiąże całą masę problemów, dajmy jej strzeznąć. Będę. Ale ojcze, przyjąłeś ją już na swój teren, jesteś za nią odpowiedzialny. No jest tam, jeszcze potem rozmowa trochę cichnie i widzisz nad sobą twarz Vivian. O ja, staram się do niej uśmiechnąć tak blado. Dobra. Ona mówi, dobrze, że się obudziłaś. Za chwilę przyprowadzimy ci żywiciela. O, szczerze ząbki. Mogę coś mówić? Mogę jej podziękować? Możesz coś tam jęczeć. No staram się wyjęczyć podziękowania i nie wiem. Gdzieś się staram potarzać w stronę tego żywiciela jego tam. Dobra, no to za chwilę przyprowadzają jakąś kobietę, która śmierdzi bezdomnością. Śmierdzi bezdomnością. Śmierdzi biedą. Tak. W Krakowie dużo takich było.
Kraków to dobre miasto dla wampirów. Tędy nie biedą. Dobra, to mogę się na niej żywić, nawet jej zabić, bo mam peeling. W tym wypadku nie możesz. Nie mogę co, nie mogę jej nie zabić? No. Ale nie chcę jej zabijać. Ale wszystko poniżej zabicia będzie za mało, żebyś odzyskała siły. Straciłaś w zasadzie całą krew, jaka w tobie była. Trudno. Raz się żyje. No to duldam. Chyba, że mogę jakoś przerwać w czasie duldania i dostanę drugiego. Nie jesteś w stanie się za... Znaczy wiesz co? Rzuć na hold steady w ogóle, żeby móc się pohamować przed piciem. Znaczy, bo jakby udało mi się pohamować, to wtedy mogłabym wyprosić u Vivian. Jeśli by mi się samo nie udało, to mam jeszcze jednego gifta, żeby na przykład wyprosić drugiego żywiciela. Okej, okay, znaczy możesz rzucić na hold steady, żeby się w ogóle powstrzymać. Przed wypiciem jej do końca. Aha. Czekaj, chyba że... Zaraz, bo jak w ogóle działał ten ruch? Feeding? No, feeding. Jeżeli to jest pierwszy raz... zaznaczam sobie doświadczenie, jeśli pierwszy raz się żywię. Feed upon? Kiedy się żywię, wybieram dwa. Leczę sobie jednego harma. Jutro. Nie, to znaczy carry jeden for one. Masz plus jeden do następnego rzutu. Aha, albo trzecie nie umiera. Więc dwa wybieram z tych trzech. Dobra, ale to ogólnie rzecz biorąc, żeby móc tego użyć, to musisz tym razem zrzucić hold steady. Aha. Bo za mało masz krwi, żeby się tak po prostu powstrzymać. Sześć. Za mało. Pierwsza śmierć. Tak. Jak znowu odzyskujesz przytomność, to możesz się ruszać, no dodatek czujesz się silna, zdrowa, wspaniała, na lekkim upojeniu wręcz jesteś. Zrywasz się z jakiegoś katafalku, na którym leżałaś. No i widzisz ciało kobiety leżące, takie zwinięte w... zwiotczałe kompletnie. Śmierdzące trupem. Śmierdzące trupem. Znaczy ogólnie śmierdzące. Ciężko wyczuć pod tym jeszcze zapach trupa. O ja. Myślę, że mam takie chwilowe przerażenie, ale jakoś ta cała ekstaza podnieta mnie ponosi. Yes. Aha, czyli nie wyszło się powstrzymywanie. Niestety. Tak. Widzisz, że ktoś nagle pojawia się przed tobą i dostajesz liścia w policzek. Za co? Kto to? Vivian. Wyraźnie zła i... Znaczy patrzy na ciebie wściekłym wzrokiem i mówi, czegoś ty idiotko próbowała. Ojej, jak ona się martwi o mnie. Jezu. No, a ty w ogóle nic. Ach tak, pocieram ten policzek, uśmiecham się do niej, przytulam ją, przytulam ją. I że dziękuję, uratowaliście mnie, umarłabym bez was, nie wiem, mój brat gdzieś zniknął i w ogóle... Ach, uratowaliście mi życie, jestem wam wdzięczna i w ogóle wiszę wam życie w sumie. Tak, ona tak na ciebie patrzy zdziwiona. Znaleźliśmy cię u nas na progu. Kiedy? No to już totalnie. Aha, ale to w każdym razie dziękuję za papu. Przydało mi się. W ogóle. Tak. No, ona jeszcze mówi, że w zasadzie to mój ojciec chciał, żebyś umarła. Już naprawdę. Nawet. I to rzeczywiście rozwiązałoby kilka naszych problemów. U nasze brewki. Jakich problemów? Ja jestem waszym problemem? Tak, a konkretnie to rodzina, z której pochodzisz. Coś tak strzygę uszami. Waszym problemem, rodzina, z której pochodzę? Nie rozumiem. Walczycie o jedzenie? Nie, to nie o to chodzi.
po prostu krew istot, które nie są tak naprawdę żywe, jest dla nas zabójcza, o czym miałaś się wątpliwą przyjemność przekonać. Tak. Ale to przecież chyba można wyczuć, że ktoś nie jest do końca żywy, to co to ma do rzeczy? No tak. Problem w tym, że my oraz twój ród żyją w tym miasteczku od bardzo wielu lat, czy nawet pokoleń. I historycznie nie zawsze układało się między nami dobrze. Na przykład jakieś 100 lat temu jeden z twoich pradziadów nakarmił swoją krwią córkę, pierwszą córkę naszego księcia. Twojego taty? Aha. O. Ale to można zażegnać teraz. Patrz, ja jestem wampirem, czyli przynależę do was, ale pochodzę z tamtej rodziny, to możemy jakiś sojusz nawiązać. Ja pogadam Jezu. Z rodzicami. A nie trzeba wiecznie walczyć i w ogóle. O, mogę rzucić Manipulated NPC? Chcę pokoju na świecie. Peace and love. Mogę? Możesz. Żeby ona teraz mogła się wstawić za tą sprawą do tego swojego starego. Okej. Okay. O, 8. 8. Jakie to ma opcje? Dobra, no to ona ci odpowiada, że technicznie rzecz biorąc mnie też nie obchodzą rzeczy, które się działy 100 lat temu. Czy 200. Czy 300. No dokładnie. A kłótnia trwa trochę dłużej niż mogłoby ci się nawet wydawać. I dlatego tylko w tej chwili, w dzisiejszych czasach mamy coś w rodzaju paktu o nieagresji. Aha, ale, czyli... Ale nie podejrzewam, żeby... Znaczy, inaczej, większość naszego... Znaczy, większość z nas, rezydujących tu wampirów, uważa, że jesteś większym problemem niż rozwiązaniem. O, ty też tak myślisz? Nie, ja cię lubię. Uśmiecha się do ciebie. Ojejku, też się szczerze. Co tam jest zaciera łapki? Co to może być? Jakby ktoś pilnika używał czy czegoś. Nie, ja pisaczkuję sobie. A. To tego, Vivian. My. Ale możemy coś postarać się wykombinować. To jest twój ojciec. Mój ojciec też jest chyba głową tego rodu. I razem. Nie? Zespół. No, dokładnie. No dobrze, no to ona mówi, wiesz co, no, mogę spróbować z nim porozmawiać, ale nie sądzę, żeby to miało... Będziesz musiała jakoś udowodnić, że taki pokój jest możliwy. Na przykład jak? Robią coś dla was? Nie wiem. Nie mam pojęcia, co w tej chwili mogłabyś zrobić, żeby przekonać mojego ojca. Jak, no to jak ty coś wymyślisz, to słucham pilnie. Nie mam pojęcia, czego twój tata może chcieć od nieumarłych. Dobra. Colin. Co ty zamierzasz zrobić ze sobą w tym momencie? W swojej wesołej sytuacji. Rozumiem, mgła się podnosi, tak? Tak. Robi się coraz bardziej przerażony, a jak robi się przerażony, to zwykle robi się głodny. No. Więc lepiej, żebym znalazł szybko wyjście z tego. Jak biorę na, obieram na oko jakiś kierunek, ale wiem, że to jest średnio dobry pomysł mimo wszystko, bo...
W tych lasach łatwiej się zgubić niż znaleźć. Może wejść na drzewo. Żadny hobbit. Żeby sobie jeszcze coś połamać. Nie wiem, to ty się chwaliłeś, że nie możesz umierzać. Tak.